Witam i zapraszam na kolejny odcinek z demona. oczywiście spójnia, well, Nexus. Mamy 8000. Teraz pytanie. Co ja chciałem robić w tym odcinku? Pamiętam coś. Te burze jakieś były. Okej. Tylko, która to kraina była? Ta na górze? Czy zasadniczo? Nie, dobra. To? Nie. Właśnie do Latrii trzeba się będzie wybrać, ale... Wydaje mi się, że... Że... Tu bym polas. Tylko, że zginąłem. Kurde, denerwuje mnie w tej grze. Znaczy denerwuje, no. Wymyśli te tendencje. I zasadniczo, jeżeli się ginie, no to się ta tendencja zaciemnia. Ciekaw jestem, czy ktoś, kto przechodził to pierwszy raz, miał jasną tendencję we wszystkich krainach. Nie da się. Zawsze się zginie na jakimś bossie. Tak mi się wydaje. Mogę używać tego. Wskrzeszę się. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje. Może ludzie nie są tacy źli, że będą mnie atakować, ale... Pierścień złodzieja, przyczepny pierścień, to daje mi zdrowie, rozumiem. Czyli bez sensu zupełnie w tym wypadku. Przynajmniej do czasu, aż zginę pierwszy raz dzisiaj. Powoli przywraca punkty życia, punkty many. Może muszę korzystać z tych punktów many w końcu? Nie wiem. Ej, i tak nie ma nic ciekawszego. Siła ataku wzrasta. To raczej nie. Priorytetowym celem to ja na razie dziękuję. Zwiększa obciążenie przedmiotami, obniża obciążenie ekwipunkiem. To jest dopiero pierścionek dobry. Dobra, i tak chyba nic lepszego nie ma. Najwyżej sobie poczaruję dzisiaj więcej. Ścieżka rytualna. W sumie tak, jak się zastanawiam, to raczej na serio za pierwszym przejściem nie ma co raczej liczyć na... Na te tendencje. Może trzeba po prostu mieć wszystkie tendencje na ciemno i tyle. Też coś tam się otwiera, jak są tendencje ciemne. Tutaj przypadkowo gdzieś jakieś przejście mi się otworzyło. Było napisane walnij w ścianę czy coś tam. Witaj w śmietnik. Serio? Te dusze chyba mam. Dobra. To idziemy. No co tam? Może weźmiesz tarczę. Jest to kolejne wejście. Ja pierdziu. Ciekawe, kiedy będziemy walczyć z tymi debilami, co tak fruwają. O, proszę bardzo. Jak po lewej, to i po prawej coś. No i tu niestety wiem, czego się spodziewać, gdyż ponieważ... Demon Diasa widziałem. Akurat mi się włączyło. Więc nie doukrywał, że nie wiem, co tu się dzieje. Hello. Aha. Porozmawiajmy. A fella who lacks common decency. They call him
Patches the hyena. And he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his own mother in the back. If you happen to spot him, you'd do us all a favor by putting him out of his misery. Aj, spotkać go spotkam. No. I wejdę w jego pułapkę, no muszę. Have you been to the altar where the reapers summon shadows? What I think someone may be trapped in the lower cavity. I heard them praying for dear life. Tak, do niego też się wybiorę. He probably fell from one of Patch's old tricks. Łata go tam zwabił i nas też tam zwabi. Dobra, co ty masz ciekawego, kolego? Ziarna, lekka strzała. Czy wiadomo, ile mam tych strzał? Słyszałem, że w Latri się strzały przydają, więc trzeba by kiedyś zanabyć. Pytanie, czy to jest lepsze od moich rzeczy? W sumie trójbarbarzyńcy. I tak zginę, więc ten pewnie te dusze mi się zmarnują. Z drugiej strony to pewnie by i tak mi wypadło gdzieś. Ale ja to jestem normalnie stratek. Ognista strzała. Lekka strzała. Ile mogę kupić? O, ja pierdził 150. Kupmy tak. Nie wiem, czy to w dobrej cenie masz, czy złej. Przy okazji zobaczę to. Cięższe, ale obrażenia od ognia, wytrzymalsze. Tyle. Dobra. Idziemy poginąć. Czas na ulepszanie. Aha. Spodziewałem się pułapki w plecy, a nie przerywnika. Wiem, że jemu można skoczyć na głowę. Będzie luz. To może tak zrobię. Bo można z tymi duchami też powalczyć. Też nieźle płacą chyba za nie. Dobra, to może zróbmy tak. Kolego śniegowy. I one powinny zniknąć wszystkie, aczkolwiek pewnie się pozbyłem czegoś fajnego. A tutaj co? Aha, kolejne przejście się otwiera. Gites. O, czyli jeszcze niżej idziemy. Teraz pozostaje pytanie. Czy ja jestem sam? Tutaj? Czy tu już nikogo nie ma? O kurde, weź mnie koleś, nie strasz. Odłamek księżyca. Tu się nie wybieram. Tu mamy skarbek. Tam mamy poczesa. A tutaj co mamy? Tu mamy wyjście gdzieś, tak? Czy tam drugie powrotną? Co to?
ale jest druga strona. Ofa! Ukryte przejście, panie kochane. Ofa! Jajajajajaj, panie kochane. Idź se, koleś. O. Jak już używam magii, żebym się odnawiała, to... to chcę tak. Ej, koleś, ty mocny jesteś. Chyba, że na niego rany kłute nie działają. Okej. Trochę mnie sięgnął. Fajny jesteś, tak, tak, fajny. O fuck. Tarczę schowałem niepotrzebnie. Kurde, zaraz zginę. Się skończy. Moje posiadanie dusz. Fajnie, fajnie jesteś. Może zginąć, koleś? Ja pierdziu. Odłamek kamienia ostrza. Nie jestem jakiś wyjebisty, jak myślałem. Ale proszę bardzo, magia mi już ten... mana się zregenerowała, w sensie. I co tu dają? Dusza wojownika. Jaszczurka tam jest. No to cyk. Może dojdę do niej. Chyba, że kopa dostanę zaraz skądś. Czy tu jest jakiś skrót? Gdzie ja idę? Halo. Okej. Spoko, spoko. I... aha. No i git, malina. Zrobiliśmy sobie kółeczko. Patrzę, czy nie mogłem zlevelować. Siema, koleś. Witam ponownie. Dobra, a jak tu się schodzi tak normalnie? Są takie schody gdzieś? Ciemno jak ciemno. Oj, oj. Ale bym się zabił, panie. Dobre, dobre. Czyli jest skarbek po przeciwnej stronie, tylko pytanie, jak tam wejść. A tu się nic nie otworzy? O, dziewczyno. Dobra, jak tam wejść? Tutaj jest coś? Schody. Schody, schody, schody. Tak, to tu weszliśmy. O, to już mogę tu przejść, kurde. Kamień efemeryczny. Łapka była? Serio? No tak. O ja. Zapominam o tych pułapkach. Okej, to idziemy do Orczesa, dostaniemy kopa w zadek. Nie pamiętam, czy tam się z kimś walczyło bardzo ostro. Ale se przypomnę. Ale na ogół się zawsze tutaj z kimś walczy, jak on
takie psikusy robi. Dobra, pogadajmy. The demons haven't got to you, have they? I'm in luck. Aha. It's filled with treasure. But I'm having a little trouble getting to it myself. Go on, have a look. There are more riches than I've ever dreamed of. That's it. That pit just there. Go on, get a little closer. Mhm. Zaraz podejdę. Fajną tarczę masz. What's keeping you? Have a look at that treasure. Then we'll think up a way to fish it up. Okej. Okay. Solidność czeka. Dobra, zaraz sprawdzę, tylko sobie dzidę zrobię. Dobra. To już było w tym w Dark Souls 1 bodajże. Też takiego kopa się dostawało od niego. Then I'll sell every last trinket off your corpse. Okej, okej. Nie walczy się tutaj? Oh fuck. Jakiś koleś jest. Dobra, zobaczmy. No dajesz koleś, dajesz. Czemu cię nie mogę w plecy zabić? Znaczy trafić w sensie. Zostawić coś fajnego. Bryła kamienia cienia księżyca. Co by to nie znaczyło? A tu nic nie ma. Idziemy pogadać z kolegą. Kolega. Siemano. Tak, to ja. A przecież nie gadaliśmy przed chwilą. On jakby mu się druga część gadki odpaliła. Co ja mogłem zagadać z nim od razu. Zanim tamtego zabiłem. I co to tyle? Ten skarbek, żeby zdjąć, to trzeba być właśnie tak jak tu ktoś napisał. Tendencję białą mieć. Mega białą. I ja jej oczywiście nie mam. Czy coś tu dają? Czy się uzdrowić? Bo ja to kurde... Nie wiem. Taki skarbek na przynętę normalnie, aż dziwne. Słyszę jakieś hałasy. Aha, to się te drzwi za łatą otworzą, dobra. No i co powiesz, kolego? Tak, to ja. There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Have this as a token of my friendship. Not bad, right? Kamień odporności na cięcia. Okej. Come on. No need to drag each other. Nie sprzedajesz nic, koleś? No need to drag each other down. Dobra, wal się. Się trochę przestraszyłem. Ciekawe, co ten koleś na górze powie. Tylko weź do niego traf. Czy ja chcę trafić do tego kolesia? Tak w sumie. Co my tu mamy za trawy? Tak jest. Dobra. Walić biedę. Idziemy. A i potem zagadam z tym kolesiem. Co my tu mamy? O! Trawa półksiężyca. To rozumiem, ta jedna z tych płaszczek tu leży.
duszanie onego żołnierza. Oh fuck. Jeszcze będą mnie pewnie te płaszczki w dupę strzelać. Dobra, poleciał sobie kolega. Gdzieś. Może sobie odpuścić. Nic nie wypadło ciekawego, nic. Dobra. Kurde, jak to wąsko. Co to za podpowiedź? Uwaga, dalej jest szkielet, no. Dwa są, kurde. Chodź, koleś, chodź, jeden. Na szerszą ziemię. Serio? O kurde. Moja magia nic nie robi. Dobra, idzie jakiś, idzie. Tylko się nie spindolić na dół. Jak on walczy? Tak sobie walczy. Może za nie wstanie. To mu pomogę, żeby nie wstał. Kurde. Już myślałem, że staminy mi zabrakło. Dobra, z tamtym w teorii mogę się sklepać na dole. W teorii. Najwięksi kozacy słyszałem, że tu bez tarczy biegają. Znaczy, z tarczą na plecach, ale... Powiedzmy, że nie jestem kozak. Tak. Technika szturchania w tyłek jest dobra. Odłamek kamiennego oszcza, okej. Okay. Mamy jakąś mgłę? Nic, okej. Okay. Myślałem, że jakiś bossu będzie. Co tu ciekawego? Kolega powie. Co on kurde na głowie ma? Kurde, jakie zbroje tu finezyjne są. Resztki duszy. O fuck, jak wysoko. Ja tam na dół zajdę kiedyś? Jaki kol. Pewnie noć wszystko co widać w Soulsach. No to tam się da być. Uwaga, dalej są magowie. Przenieść do schowka. Okej. Okay. O faktycznie. Coś tu widzę. Ale mnie zjechał. To pierdliwe jest, jak to napieprza mocno. Jak? Piękno, piękno, ta. Normalnie boję się iść. No nie, no znowu ten koleś tam jest. Przecież on mnie ten... Znowu to odpali ten swój fajerwerk. Kurde, ale oni straszni są. Ja pierdziu. Uwaga, dalej jest szkielety. Dobrze. Jak są dalej szkielety, to... A, jest! Śmierć jakaś. Jaka nędza, ty. Tam koleś powiesz? O kurde, ale bym się spierwalił. Fantastycznie. Sztylet. Kurwa, co jest? Bohatera? Kę? Jaka nędza. Panie, gdzie tu się idzie?
A, ja to pierwszy raz jestem. Co to za koleś w tym murze? Szybko, niech mi ożyje. On tam jakiś coś leży. Dalej jest duchy. Dobra. Duchy. Wrogowie we wspomnieniach. Wiedziałem. Czyli oni są tacy, ale niewidoczni. To nie fajnie. Trawa półksiężyca. Okej, zobaczmy, co tu słychać. Mam nadzieję, że nie... Nie boss. Ale jaka upierdliwa ta. Jak zginąłeś, koleś? Od czego? Serio? Kto cię trafił? Magia, najlepszy wybór. O co tu biega? Z kim ty, koleś, walczysz? O co tu biega? Od dawna jestem duszą. Okej. A ten kolega, no ale... Nie zdążył się odpalić. Co tu jeszcze? Ciekawego. Kolejny. Oby tylko... Dobra. Kolega też tutaj jest. Dobra. Aha! To jakiego się zabije, to te duchy znikają. Bo to jest ten koleś, co... Ten identyczny, co tam stał. Jak na początku odcinka schodziłem. Dobra. Czyli to jest jakby nekromanta jakiś. Kolega. Smaruj kijka. Co my tu mamy dalej? Chcę wrócić do domu. Nie. Bawmy się. Jaki dom? Co tu dają? Jakiś kolega. Tu wojownika powieści, a tu co? Od czego tu można zginąć? Unikaj światła. A, te kurde wybuchowe znowu będą. Pewnie. Tak? I ślimaki. Nienawidzę ślimaków. Rozumiem, że to białe to jest to, co ten było w tych wagonikach. Zaraz się przekonamy. Czemu nie wybuchłeś, koleś? To się dzisiaj czajnikuje normalnie, jak prawdziwy bohater. Jak do tego trzeba blisko podejść, żeby to wybuchło? Dobra. Tak, blisko trzeba. Pytanie, czy one są mocne? Takie sobie. Bryła kamienia sącego. Lepki śluz. Kurde, teraz będę tak wszystko klikał, żeby mi ten przenosiło.
tutaj nic nie ma. A fajna woda swoją drogą. Woda, bagno, nie wiem co to jest. Tu mamy coś takiego. Stąd przeszliśmy, tam... Tu możemy iść. Kurde, co ja robię? Nie chcę sprawdzać, jakie obrażenia zadają te ślimaki tak naprawdę. Znaczy się przekonać. Na niebieskim da się zobaczyć. Niebieskie dusze da się, dobra. Była kamienia, cienia. Kurde, ale skomplikowane nazwy. Tak w sumie te ślimaki ślimakami, ale... Boję się, że mi ta bomba wybuchnie. W sumie te ślimaki trochę przypominają mi ten... w Dark Souls 1. Okej. Tam coś chodziło po takich bagnach, że jak się im więcej chodziło, tym bardziej się nimi truło. To tam chyba też coś podobnego było. Podnieś, oddaj, podnieś, oddaj. Aha. Czekam, może zdetonuje to tutaj. Jak tu przyleci. Weź tarczę, koleżanko. To chyba stąd jakoś wyleciało. Czy się mylę? Dobra, leci. Wolę tak zdetonować, niż się naciąć. A tu mamy co? Wagę dalej z potwory. Okej. Chyba na szczęście nie ma to za dużego zasięgu. Na moje szczęście. Dobra, jak w sumie mi się ta magia regeneruje, to... mógłbym skorzystać z tego smarowania. Serio? Jak one plują. Ślimaczki. Szkoda, że najdę mocny cios, nie są. Koledzy. Ślimaczkowi, dobra, uzdrowię się. Uci Ganata bez rękojeści. Pierścień Ronina. To uci Ganata bez rękojeści, z tego co wiem, to jest słaba, bo ona zadaje nam też obrażenia. Dalej znajdziesz broń. To dobrze. Aha. Aha, zaraz, dobra. Już myślałem, że many nie mam, a to chodziło o to, że kijek jeszcze miał moc. Okej. Biały ślepki luz. A dalej znajdziesz broń, czyli ja stamtąd przeszedłem. No dobra. A już myślałem, że coś jeszcze. Chodź. Wybuchnie czy nie wybuchnie? No wybuchnij, kurde. Potem jak będę chciał ten, to mi ten w twarz wybuchnie. Gdzie to jest? Swoją drogą, jeżeli to jest droga do bossa i nie znajdę jakiegoś skrótu, a będę na nim ginął, no to będzie wyjebaliście. A to następnym razem tu sobie górą przejdę. Okej, okay, jeszcze drugi jest.
ciekawsze, to mogłoby zabić. Proszę bardzo, jakie piękne ślimaczki, tak? Zabiłem? Już? Je? Kiedyś? Dobra, bo mój zmysł... ja już się zgubiłem. A im więcej będę się kręcił, tym bardziej... Kurde, serio? Może tu na prawo trzeba iść? Aha, na prawo nic nie ma. To niewykluczone, że... Kółeczko zrobiłem. Takie. Tylko pytanie, to coś było w rogu. Zaraz, jak tu wchodziłem. Zdawało mi się, że coś widziałem. Dobra, nieważne. Czyli zasadniczo musiałem tu być. Mam nadzieję, że to jakieś duchy spod poduchy nie atakują. Tu mnie nie było, bo są żywe. Tu byłem. Tam nieważne. Okej. Okay. A tu co? Jakaś dusza? Jak wygląda, jakby coś tu było. Aha, dobra. Oh fuck. Cześć, chłopaku. Nie sądziłem, że one się tak potrafią wybierać do nas. No to zdziałajmy, co możemy. Ktoś tu jeszcze chce ze mną zawalczyć? Okej. Okay. Nie ma nic. Okej. Waga. No to fantastycznie. Czy chociaż wezmę tarczę? Zbliżamy się do jakiegoś bossa w końcu. Życzę ci szczęścia. W czym? Wypróbuj niebieski kamień oka. Serio? Dobra. To tu musi być już boss, raczej. Poczekaj, masz kijek zgaśnie. Gaz. No i cool, idziemy powalczyć, poginąć. Aha. Musiałem iść poginąć, halo. Co, z góry coś skoczy? Ciekawe, czy podczas cutscenek mi też magia schodzi. O, proszę bardzo. Skąd ten koleś się urwał? Wygląda, jakby nie z tej bajki był. Okej. Okay. Fajny mieczyk ma. Się mi podoba. Dawny bohater. Który mnie nie słyszy. To akurat wiem. Okej. Albo i nie okej. Się denerwuje, chłopak. A ja go trafić nie mogę, no. Nawet niewidomego. Dobra, chyba wraca kolega. On wali na ślepo z tego, co mi wiadomo. Co to za koleś tam w dziwach stoi? Przynajmniej stał.
Co się dzieje? Kolego, nic nie widzisz. Okej, znowu będzie wybuch jakiś fajny. Dawny bohater. To taka trochę lipa. W sumie to go... Znęcamy się nad nim tak troszeczkę. O, kolega. Trochę ożył, widzę. Dobra, się nie wygłupiajmy. Gin, Stefan. Ile można. Ale przeraża mnie ten w tej mgle ktoś. Demon został pokonany. No dobra, no. Nie ukrywam, że dosyć prosty był ten boss. Niewidomy to niewidomy, ale bez przesady. Trawa półksiężyca. Co my tu dalej mamy? Odłamek kamiennego czegoś. Dotnik Stolsa. A tu nie jest czasem ostatni boss? Chyba tak. No to idę, wydam ciężko zarobione pieniądze do spójni. Nie wiem, co tu zainwestować. Żywotność, wytrzymałość. Magia by się przydało, bo... Kurde, to smarowanie kijka to jest chyba magia, nie? Największa siła magii. To się przydaje raczej. Zwiększa punkty many i pamięć na czary. Pamięć na czary mi niepotrzebne. Punkty many mi się regenerują. Siła magii by się przydała na pewno. Ale okej. Okay. Dajmy może tak. Trochę w żyćko. Zręczność. Czy moja broń się opiera na zręczności? To nie wiem. Tak. I mamy jeszcze jeden traf. Niektóre odporności. Dobra, weźmy tak. Jak człowiek chce być we wszystkim dobry, to będzie w niczym. Nie będzie dobry. Czyli ty masz starą narrację, kolega. Cebula, czy jaką tam? Tak, będę się strzegł własnej potęgi. Chciałbym zorganizować troszeczkę sobie ten ekwipunek, bo nic nie mogę podnosić, kurde. Noże, nie noże, po co mi to? Tego można by dać w pół. I tak nie zamierzam się za często wskrzeszać. Znaczy, pod postacią tego. To chyba nic nie waży, dobra. Kamienie były wszędzie. Muszę coś z tych kamieni porobić, bo mam już ich stówę. Nawet nie chcę mi ich odkładać. A szkoda wyrzucać. Zwykły miecz prosty, bułat. Uchiganata. Właśnie miałem tą uchiganatą trochę powalczyć. Ciągle zapominam. Ale sobie ją trochę ten. Odbiłem do 7. Taki dobry jestem. Ten miecz ma narzucony ogień. Może się przyda kiedyś, kurde. Dobra, tego to już ostatecznie wywalę. Tu
tutaj to. Dobry ten łuk jest? Czemu on jest lepszy od mojego? Siła i zręczność. Chyba nie mam ani tego, ani tego na takim poziomie. Zasięg 75. A 30-24. Zaraz się przyjrzę. Zaraz. Tak w ogóle to. To wywalmy tego. Tu też coś waży, widzę. Biała strzała. Serio, nie mogę wszystkich wywalić. Dobra. To zostawimy, to zostawimy. Dobra, tu nic nie ma. Piersi mistrza. Jakiś piersionek. To ten wypadł? Czy ten co do schowka poleciał? Serio? To te piersionki ich ważą? To może ja se daruję jakieś? Chociaż no dobra, to jest taka waga, że żadna waga. Ej, pytanie, po co mi ta maczuga? Słyszałem, że tą maczugą się jakieś kościotrupy dobrze wali. A miałem zobaczyć, czy... 30-24. Długo. Nie będę używał tego. Bardzo długo. Nawet nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek. Oj, kit. Dobra. Gdy jeszcze do Porchesa się zapytam, czy ma coś nowego do powiedzenia kolega. Long been acquainted. Well, I have news for them. Praying Liverpool. Yes, yes. A właśnie, koleś, przypomniałeś mi, że ten mnich tutaj miał wrócić, czy jak? Czy on dopiero się pokaże, jak? Ja, a nie, jest, to się ma. I was able to seek refuge in this nexus. Now I stay here and pray, along with my disciples, for the heroes facing the demons. If you wish for benevolent protection in your fight against the demons, then bring me demon souls. I will cleanse them and create miracles with their power. Czyli cuda. Mówi, że leczysz? Ukryta dusza, ewakuacja. To chyba jest dobre. Można się telepnąć bez straty dusz. Tak mi się wydaje. Jakie są wymagania, żeby tego użyć? Po prostu jeden slot i... O... I 40 many? Nie. 40 mocy. Kurde, co to jest? To chyba mana jest. Boży gniew. Druga szansa. Regeneracja powoli uzyskiwane punkty życia. Uleczenie, to by było dobre. Mógłbym się czasem ten uleczyć, ale tak tyle tych traf jest, że ja pierdziu, ale... Ale i tak nic nie kupię. If you truly are a disciple, heavenly miracles occur in God has granted, it is God's way of telling us we must... Coś jeszcze powiesz? Nie mam żadnych cudów. Jak tam kolega? Jesteś wdzięczny, że uwolniłem ci szefa? Czyli? Ale serio? Daj jakąś nagrodę, a nie. His Holiness Saint Urbain, thanks to his holy miracles, you've brazened it wonderful. Surely the demons.
Do you have it? I trust not. He is a depraved vile. I hope that an upstanding hero such... By the way, I highly recommend... O, ciekawe, czy ten zabicie Patchesa jest ten... karany jako ciemna ta, czy jasna? ...rumors about Astraea of the Valley of Defilement. They claim that she and her loyal knight have become demons and lead a clan of degenerate miscreants. In truth, the rumors are surely unfounded. There are all sorts of wrongdoers down there who would think up such nonsense. Yet, ja wiem. If the rumors are true, then may she be eternally damned for her debasement. Nie wiem, o kim gadasz, ale... Dobra. To wracamy. A, może się naprawię? Halo? Napraw wszystko. Mogę Uchigana te ulepszyć? Wyroła starego kamienia, sztuk 1 mi brakuje. Ha. Jakoś tak sobie postanowiłem, że tą Uchigana te doleweluję do 8 i może jakiś ten zaklnę ją czymś. To nie to. Kurde. Nadal nie wiem. Aha, dobra. Czyli tu byłem. Ołtarz burz, tak? A ja stąd wszystko wziąłem? Czy mogłem coś pominąć? Dobra. Aj, widzę, że nie widzę, to idę na ostatniego bossa, arcydemona tej krainy. Niestety... Kiedyś się dowiedziałem, co trzeba tu robić, więc sobie zepsułem niespodziankę, no ale cóż. Takie życie nasze. Szkoda, że nie można jakby mu na plecy wskoczyć, czy coś, i się tam z nim bić. Tylko tak po prostu na odległość. Statek matka wypuszcza ten żołnierzy do obrony. Dobra. Gdzieś tu powinna być broń ponoć. Ponoć. I słyszałem, że gdzieś tutaj potrafi być jaszczurka. Gdzie ta broń była? Halo. Gdzie ona była? O, jaszczurki. Siema. Serio. Czemu się uzdrawiasz, jak nic nie ma? Dobra, mamy broń, którą trzeba by teraz wziąć w rąkę. I teraz nie wiem, co ja tu mam robić. Aha. Słabe to. Weź tu człowieku, zabij coś. Serio? Nic nie zabiłem? Kalipa. Tu co dają? Kurde. Ja pierdziłem. Muszę ten broni się pozbyć. To za ciężkie jest dla mnie. Brawo, brawo.
to już nie będzie super fajnej tendencji białej w tej krainie. Bo tak. Gdzie to jest? Muszę się chować za tym murkiem, bo jestem idiota. Ale pytanie... Dlaczego one jakby są poza moim zasięgiem? Co tu chodzi? O co tu biega, panie? Że na przykład nie mogę tego trafić. Dobra, mogę. Dobra. Dobrze. Ładnie. Uleczmy się, bo nie wiem, czy będę miał okazję się uleczyć kiedyś. Jeszcze raz. Weź kolego, kolego. To co, ja w tym miejscu stałem? Że wtedy ich ten... Nie uderzałem? Okej, okay, kolega chyba leci. Gdzieś. Aha, dobra. Trzeba się kryć. To on mnie dorwał, a nie ten. O, kolega. Aha, to chyba nie trafiłem. Gdzie on jest? Czy ja już mu obstawę załatwiłem, czy jak? Chyba ta. Robi kolega nawrót. Jaszczurkami to się nie będę za mocno przejmował. Okej. Czy ja go trafię w końcu? Serio? Czemu go nie możesz trafić? Koleś. Ja nie mogę. Po prostu czuję się, jakby mu ten po piętach walił. No możesz go namierzyć. Wreszcie. Coś trafiłem. A właśnie, może bym duszę podniósł. Po coś. Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Ciekawe, czy mogą mi się te kamienie pokończyć tutaj. Za które mogę się chować. Okej. Okay. O fuck, leci. A ja myślałem, że już nie leci. O, czemu nic nie trafiam? Halo. Najlepsze, że tu jakiś kolega jeszcze lata. Nie kumam tego. Że go trafić nie mogę. Trzeba w odpowiednim miejscu stać. Człowiek pierwszy raz tutaj. Tak jest. A zawaliłem tamtego kolegę? Czy jak?
Może tu pójdę? Rozumiem, że jak taki ryk jest, to on wtedy atakuje. Dobra, leci coś. Blisko. Nie kumam tego, czemu ja go trafić nie mogę. Czemu? Aj, to będzie najdłuższa walka nowoczesnej Europy. Co, znowu się schowam? Jeden cios na 10 minut, to jestem dobry. No i tak się dałem zabić jak idiota. Widać, że to jest prosty boss. Raczej. Zresztą, zaraz nie docenię przeciwnika, to się skończy dla mnie. Leci, leci. Coś. Nadal nie trafiłem, no bo czemu? Widocznie jest za daleko. Że mam mu w dupę walić, nie? Ej, no... Ja nie wiem. Kurde, jakaś lepsza seria była teraz. Dwa razy trafiłem. Cud. Może to trzeba jednak tutaj stać, nie wiem. Lecą chłopaki. Brawo. Jeszcze nie. Serio. Nic serio. Jaki żal normalnie. Teraz. Aj, tak wygląda, że jeszcze jeden strzał. Tylko. Dobra, nie ma co się nachalać. Że jak on by w każdym przelocie te skałki niszczył, by z każdym przelotem nie było gdzie się schować? O, to by była lipa. Ale tak, bracie. Leci, leci. Najlepsze, że i tak wygląda, że... Nie... Zgiń, koleś, proszę cię, jeszcze chcę skończyć. Czemu nie chce zginąć? Ja nie mogę, no. Nie wiem, to mam tam stać na górze, czy jak? Kolegi, to już nie strącę, niech mu będzie. Już.
to się namęczyłem, to moje. Ale lipa. Dobra, wracaj do mnie, partyzano. Ajajaj, to trzeba by wrócić może po te jaszczurki kiedyś. Gdzie mam iść, halo? Gdzie to jest jakieś ognisko? Ja tu nic nie wiem. Szukaj skarby. Okej. Umbasa. Bryła chmurnego kamienia. No, strasznie ten porozumiały boss. Znaczy, no zginąłem, no. Jak idiota, bo się nie schowałem. Widziałem, że mam się chować, ale jak widać, dopadło mnie przeznaczenie. Teraz tylko stąd wyjść. Tam jakieś skarby są, dobra. W ogóle się nie okazały pułapką. Odłamek. O, dużo tego tu towaru. Nawet jakieś ruiny tu są. Pytanie, czy coś mnie może tu zaatakować? Księżyc znowu, panie. Idę zobaczę te ruiny tutaj. Cóż tu niedobrego się w nich kryje? Może żeby wejść, trzeba jakąś tendencję mieć? Albo po prostu od tyłu. Święta strzała. Pytanie. Co ja mam? A, jest. Skąd ja przyszedłem? Stamtąd? Czy jak? Różowa dusza demona. Okej. Okay. Rozumiem, że ta kraina już jest z bańki. Czy ja stąd przyszedłem? Czy mi się wydaje? Znaczy za dużo skarbów było, żebym stąd przyszedł, ale... Ale... Tajemnicze drzewo. Szukaj broń. A dobra, stąd wyszedłem. Okej, dobra. Boss pokonany. Chociaż dobra, wrócę do spójni. Jeszcze bym chciał zobaczyć, jaką my tą tendencję mamy tutaj. Jak to się patrzy? No jakby taka szara, żółta, nie wiem. Git. Ale wróciłbym się. To był ten koleś. Zresztą zobaczę, dobra. Lecę do spójni. Zobaczymy, czy jakaś nowa gadka jest i kończymy. Tak myślę. Tak, to wiem. Coś nowego się pokazało. Deep inside Stonefang Mine is an ancient dragon burial, the bones of the dragons. Co to nie wiem. I was worried sick. Sometimes I stop how I ended up here. Why didn't I protect my wife and daughter, even if it meant... Please, how did you do it? I can't imagine what it takes to slay a demon. If only I knew it. Oj, tam koleś. Dobra.
Sorry, dziadek, że się przerwałem. Myślałem, że... I'll excuse the rudeness, but only this one. You're just lucky it's me. The others wouldn't stand for it. Deep in the Stonefang mine is an ancient bones of the dragons exude. Deep inside Stonefang bones of the dragon. Okej, naprawmy się. I ciekawego, koleżanka. Goodness, for he has allowed I shall serve him and thus express my faith in God, Mbasa. Tak, modlę się. Oh, is that you again? Do you have further offerings? Nie. Chociaż miałem pogadać z nim. A to nic nowego nie masz? Dobra. Dobra, już gadałeś o niej. Koleś. No to jak widać, nie mają chyba nic ciekawego do powiedzenia dla mnie. Tak jak patrzę, nikogo nie widzę nowego. Przynajmniej na głównej sali. Dzisiaj udało się kleryka uwolnić, więc gitara. Jak tam Juria? Fantastycznie. Dobra, tu jest ten koleś. To jest ten. Dobra. Nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i nie wiem, chyba w następnym udam się dalej tą Latrię zwiedzać. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Nic innego do głowy mi nie przychodzi. Do tej boletarii na razie nie chcę tam iść na górę. Jakoś takoś. Latria jest z kolei ciemna. Tam dalej będą chyba gergulsy jakieś. Też odstrasza. No i dzięki jeszcze raz i zapraszam. Hej.